Dzień dobry w moim stylu. Bardzo się cieszę, że przybywa tutaj nowych Was, nowych moich ludzi. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał w moim stylu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej. A dzisiaj trochę o statystyce, a trochę o tym, co pomoże. Statystyki są takie, co piąta z nas jesteśmy bardzo zestresowani. No i szukamy rozwiązań, jak sobie ze stresem radzić. To może wspólna medytacja. Posłuchajcie tej rozmowy z nauczycielką medytacji Patrycją Pruchnik. Zapraszamy. Dzień dobry, Nitio. Dzień dobry. Zwracam się do Ciebie tak, choć nazywasz się Patrycja Pruchnik i jesteś pierwszą w Polsce nauczycielką medytacji w nurcie non-duality, więc dzisiaj o medytacji, o tym, czym ona dla nas jest, czym mogłaby być, w czym może być pomocna, chcę z Tobą porozmawiać. Natomiast chcę wyjaśnić wszystkim tym, którzy są tu dzisiaj z nami, czym jest ta medytacja, ten jej, nie wiem, rodzaj, gatunek, w którym Ty się poruszasz. To zacznijmy od wyjaśnienia tego angielskiego hasła, a potem w ogóle zajmiemy się zjawiskiem medytacji jako takim. Co to znaczy non-duality? Niedualność, czyli non-duality, to znaczy nie dwa. Żeby to troszeczkę uprościć, to polega na tym, że nie ma w środku nas czegoś takiego jak oddzielony, indywidualny twór, indywidualne ja, oddzielone od całości. Oddzielone od całości. To znaczy, że chcesz powiedzieć, że zamiast, ja to tak rozumiem po swojemu, powiedz, czy ma to sens, że zamiast patrzeć sercem, patrzymy oczami, które są połączone z mózgiem, który interpretuje to, co widzi. Tak, ale co tutaj jest najważniejsze, to, że my to, co interpretujemy, uważamy za rzeczywistość. I dlatego pojawia się w nas cierpienie, pojawia się w nas oddzielenie. Ponieważ świat zinterpretowany przez jedną osobę, przez jednego człowieka, uważamy za prawdę absolutną. Natomiast niedualność mówi o tym, że to jest tylko jednoosobowa perspektywa. Że mamy w sobie wszyscy ludzie, każdy człowiek może dostać się do uniwersalnej, jednej perspektywy, w której odpoczywa. I niedualność mówi o tym, że żeby się nie przywiązywać do tej dualnej, zinterpretowanej perspektywy, tylko dlatego, że to nam przysparza cierpienia. Rozumiem, ale zatrzymajmy się tutaj i powiedz mi, jeśli patrzę, widzę drzewo, jest zielone, ma liście, może kwiaty, może owoce, to ja dobrze widzę, czy źle widzę? Co ja widzę? Widzisz dobrze, ale czy po to, żeby istnieć, musimy nazywać to drzewem, czy na przykład możemy pójść do lasu i pójść sobie na spacer i doświadczać tego lasu. Natomiast jeśli idziemy do lasu i w międzyczasie nazywamy sobie, a to jest drzewo, a to jest trawa, a teraz zrobiłem krok, a teraz to, a teraz tamto, no to taki jest taki interpretator w naszej głowie, który nie pozwala nam doświadczać pełni lasu, bo cały czas nadaje w głowie. Co więcej, to ten interpretator jakby zaburza troszeczkę przestrzeń. On tak naprawdę jej nie zaburzy w istocie, ale no, tworzy jakąś drugą rzeczywistość. Czyli rozumiem, że w procesie socjalizacji, w procesie rozwoju społecznego uczymy się interpretować, a nie musimy? Nie musimy. W sensie taka interpretacja dotycząca powiedzmy drzewa, lasu, etc. no nie jest zupełnie nieszkodliwa, niczego przykrego nam nie tworzy. Natomiast jeśli w procesie socjalizacji, edukacji i w ogóle wzrastania, doświadczania dowiadujemy się, że jestem na przykład, ja jestem Patrycją i mam takie cechy, takie i takie, a powiedziała mi o tym mama, tata, nauczycielka czy ktoś jeszcze inny i te rzeczy zostały usłyszane jako prawda absolutna, to ja wtedy zaczynam wierzyć w to, co usłyszałam. Na przykład, jeśli usłyszałam, że jestem niegrzeczną dziewczynką, albo że powinnam się pięknie siedzieć i ładnie się ubierać, etc., to ja zaczynam to brać jako prawdę w swojej głowie. I później tego typu myśli pojawiają się w naszej własnej głowie. Czyjeś myśli pojawiają się w naszej głowie. Natomiast niedualność i medytacja niedualna próbuje nam pokazać, że możemy być od tego wolni, ponieważ bardzo często te głosy nas zniewalają. No dobrze, to po kolei. Czym jest medytacja? Wiesz co, w moim podejściu medytacja jest naszym stanem naturalnym. My się nauczyliśmy na Zachodzie i w ogóle praktycznie na całym świecie myśleć o medytacji w taki sposób, że siadamy z nogami skrzyżowanymi, uspokajamy myśli, oddychamy, powiedzmy koncentrujemy się na czymś i to nazywamy medytacją.
Natomiast według mnie to nie jest medytacja, to jest po prostu przygotowanie do medytacji. To jest tak naprawdę koncentracja i skupienie się na jednym. Medytacja to jest dla mnie nasze prawdziwe jestestwo, nasz stan naturalny. To, czym jesteśmy w istocie, ponieważ ja nawet mogę dostosowywać swój organizm do jakiejś pozycji, do czegokolwiek, to dostosowywanie się jest działaniem, które ma miejsce w prawdziwej medytacji. Czyli ma miejsce w spokoju, w tym czymś, w czym my się już urodziliśmy jako małe dzieci. Medytacja jest dla mnie po prostu źródłem, stanem naturalnym. Inaczej mówię o tym czasem świadomość, obecność. Ci, którzy Cię znają, doskonale wiedzą, na czym ta Twoja, nazwę to roboczo, wiara, czy filozofia, czy jakby Twoja osobista funkcja, funkcjonowanie w tym świecie polega. Natomiast dla kogoś na przykład tak, jak ja to zawsze mówię, posadzonego na ziemi, na tyłku jak ja, kto jest raczej bardziej taki, wiesz, pragmatyczny, jestem pragmatyczna, to, o czym Ty mówisz, jest dla mnie kosmosem, do którego myślę nigdy nie będę miała dostępu, bo jak patrzę na Ciebie i myślę, że teraz nie jest to tylko moim wrażeniem, jak Cię słucham, to myślę sobie, okej, okay, ona ma dostęp do jakiegoś takiego miejsca w sobie, do którego ja nie mam, ponieważ moja głowa jest głową pędzących myśli, zadań do wykonania, rozpatrywania tego, co było, myślenia o tym, co będzie i naprawdę żadna medytacja, żadne skupienie i żadna świadomość nawet w tej chwili jest dla mnie niedostępna. Po prostu, jasne. Bo ja prowadzę z Tobą rozmowę, bo poniekąd tu pracuję. Chociaż zawsze powtarzam, że kocham to, co robię i po prostu sobie tutaj robię autoterapię albo cudownie spędzam czas. Ale obiektywnie na to patrząc, jesteś dla mnie kimś, kto... Nie obrazisz się, jak to powiem, buja w obłokach. Ale może to dobre. Jasne. Wiesz co, ja Cię bardzo dobrze rozumiem, natomiast to zupełnie jest nieprawda. Ja jestem identycznym człowiekiem jak każdy. Identycznym człowiekiem jak każdy. I moje obudzenie się do czegoś, o czym powiedziałaś, jako niedualność, było zupełnym przypadkiem. Było zupełnym przypadkiem. Ja nie miałam dążenia tak naprawdę do jakiegoś stanu medytacyjnego. To się stało zupełnie spontanicznie i przewróciło mój świat do góry nogami. Byłam taką samą, chociaż nadal jestem taką samą kobietą, która, wiesz, która miała jakieś swoje zmaganie, właśnie chciała żyć fajnie, chciała się dobrze czuć, chciała polepszyć sobie samopoczucie, ale w pewnym momencie zachorowałam. Zachorowałam poważnie i leżałam w łóżku przez 6 miesięcy. I właśnie musiałam zostać ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoim uwarunkowaniem, ze swoim życiem. I to było przymusowe zostanie, bo ja bym tego nie zrobiła sama na pewno. Nie zdecydowałabym się na 6-miesięczne odosobnienie, w którym będę się przeglądać sobie, bo byłam tak zajęta światem i życiem, mając jeszcze wtedy 2 małych dzieci, że w ogóle by mi to do głowy nie przyszło. Ale spontanicznie życie tak zdecydowało i mnie wykoleiło na jakiś czas i musiałam właśnie zostać ze sobą. I co się wtedy stało? Zostałam ze sobą, z tymi myślami, z tym gadającym umysłem, z bardzo pobudzonymi emocjami, z byciem największą ofiarą na świecie i najbiedniejszą patrycją na całym świecie. I musiałam z tym siedzieć co noc i co dzień przez 6 miesięcy. I po kilku tygodniach, po kilku miesiącach coś dziwnego zaczęło się ze mną dziać, bo patrząc na ten chaos, naprawdę chaos w głowie i w emocjach, w jakimś sensie odkleiłam się od tego, co zobaczyłam, od tego, co widziałam, bo widziałam te myśli gadające i widziałam emocje cały czas pojawiające się i na jakimś poziomie poczułam, że skoro ja doświadczam tego wszystkiego, skoro ja doświadczam tych zmieniających się myśli, tych swoich stanów, tego swojego narzekania, to jakaś część mnie cały czas temu świadkuje. Jakaś część mnie cały czas to ogląda. I to nie było żadne duchowe doświadczenie w ogóle. To było po prostu takie zdziwienie, spore zdziwienie, że ja to widzę. Dalej to poszło samo. Ale w sensie, poczekaj, ale widziałaś coś konkretnego, czy po prostu nie. Zauważyłaś, że tak myślisz? Zauważyłam, że to się samo myśli. Zauważyłam, że jak to umysł... Samo?
Nasze myśli myślą się same. Powiedz mi, Magda, czy wiesz, jaka będzie twoja następna myśl? Teraz. Nie. No właśnie. Skoro nie my wiem. Nie wiemy, no to jest bardzo ważny moment, skoro my nie wiemy, jaka będzie nasza następna myśl, skoro nie wiemy, co nam się pomyśli, a każdy może to sprawdzić, czy wie, jaka będzie następna myśl, to dlaczego żyjemy w taki sposób, jakbyśmy je sami tworzyli? To można tylko w medytacji odkryć, albo zupełnie spontanicznie może nam się to pokazać, że myślenie dzieje się samoistnie, spontanicznie. A skoro tak... Jak oddychanie? Dokładnie. Jak krążenie krwi w naszym ciele, jak oddychanie, jak kręcenie się kuli jak ziemskiej. Trawienie, etc. Jak zmieniające się pory roku, jak wiejący wiatr. To wszystko dzieje się samoistnie. Natomiast my, jako ludzie, w pewnym momencie uwierzyliśmy, że jesteśmy tutaj biedni i sami i wszystko robimy sami. I jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. No ale ja nie jestem odpowiedzialna, no chyba nie mogę być do końca odpowiedzialna za całą Polskę, za swoich rodziców, dziadków, prapradziadków, etc., za wszystkich ludzi, z którymi się zetknęłam, a przecież to wszystko miało na mnie wpływ, to wszystko miało wpływ na każdego z nas, więc my nie możemy się od tej całości odciąć. I niedualność właśnie o tym mówi, że my jesteśmy połączeni absolutnie ze wszystkim, że nie ma tutaj nic samoistnego, że człowiekowi wydaje się, że działa tutaj sam, wydaje mu się, że musi sobie z tym życiem poradzić sam, ale może mieć kontakt z czymś znacznie głębszym, z czymś, co go tak naprawdę uspokoi, czyli rozpozna, że umysł, myśli, emocje no są po prostu zjawiskiem, a nie są nami. To brzmi tak, jakbyśmy byli zewnątrz sterowalni, albo raczej wewnątrz sterowalni, no bo to się dzieje, te procesy dzieją się w nas. To czego to dowodzi, że jesteśmy istotami jakimi? Sorry, będzie grubo, boskimi? Można tak to powiedzieć, chociaż ja nie lubię używać tego słowa, dlatego że ludzie zaczynają to kojarzyć z religią, albo zaczynają kojarzyć to z jakąś specjalną duchowością. Dla mnie to nie jest nic specjalnego, dla mnie to jest po prostu życie. I to jest oczywisty fakt życia, że nic tutaj nie jest naprawdę oddzielone. Bo zobacz, ja nawet w tej chwili nie mogłabym oddychać bez powietrza, które tutaj jest. W związku z czym powietrze, które jest, pozwala mi mówić. Pozwala mi tutaj być. Czy spożywienie, które spożywam, pozwala nam w ogóle funkcjonować, więc ja bez tego nie jestem w stanie żyć. A człowiekowi się wydaje właśnie, że jest inaczej, że on biedny właśnie musi sam. Ale nawet sprawdzenie tego z samym oddechem może nam pokazać, że chwileczkę, jesteśmy tutaj w całości. Korzystamy z tej ziemi, korzystamy ze wszystkiego tak naprawdę. I to jest o tyle ważne, że może uspokoić naszą taką ludzką neurozę właśnie, że sami i że mamy tyle do zrobienia. To zmniejsza to poczucie winy, poczucie dumy, to nadmierne poczucie odpowiedzialności, taki lęk nadmierny. Te rzeczy zostają obejrzane w odpowiednim świetle i one, kiedy mamy kontakt właśnie w medytacji, zaczynają troszeczkę opadać. I to jest bardzo wyzwalające. Czyli chcesz powiedzieć mnie, nam, że medytacja zwalnia z odpowiedzialności? Nie zwalnia z niczego, no bo wiesz, dalej trzeba będzie żyć, trzeba będzie pracować, funkcjonować w rodzinie, etc. No to z niczego nie zwalnia, ale ukazuje nas w prawdziwym świetle, ukazuje, co jest pierwsze, a co jest drugie. W medytacji możemy rozpoznać, że przede wszystkim najpierw jestem, zanim coś powiem, jestem, zanim pomyślę, jestem. Musi być coś, aby nastąpiła emocja, aby nastąpiła jakakolwiek refleksja. Więc ja wskazuję na to, co jest w nas oryginalne. A najbardziej oryginalne w nas jest to samobycie. Czyli to coś, w czym pojawia się dosłownie cały świat. Czyli to, jeszcze raz Magda, w czym teraz siedzimy. W czym mamy w tej chwili rozmowę, w czym mamy w tej chwili wymiany. Bez obecności, bez świadomości nie mogłybyśmy nawet rozmawiać. Nie, wiesz, ja w ogóle powtarzam, odkąd robimy z Brzozą ten kanał i robimy go w taki Aha. sposób, że nie siedzimy naprzeciwko siebie, tylko to sprzęt techniczny, technologie nam pozwalają się łączyć. Słyszeć, łączyć, ale tak naprawdę łączyć na tym poziomie duchowym, energetycznym, to nie one, bo tutaj te rozmowy by nie powstały,
gdyby chodziło tylko o telefony i mikrofony i montaże, nie byłoby tych rozmów. Gdybyśmy my, ja i ty teraz nie były w tym momencie połączone w jakiś abstrakcyjny dla umysłu, dla oka sposób, który daje nam poczucie spotkania, że my Dokładnie. Rozmawiamy, że ty słyszysz moje pytania, ja słyszę twoje odpowiedzi i to po prostu idzie. Więc Dokładnie. Dla mnie doświadczenie tych 2 lat jest właśnie o tym, że to jest bullshit, że chodzi o telefon. To są zbyt głębokie, zbyt zmieniające nas wszystkich rozmowy, żeby chodziło tylko o przyciski, no, i o kable. Przepięknie, przepięknie, dużo więcej. Przepięknie o tym mówisz i teraz nawet możemy na to spojrzeć jeszcze w taki sposób, że jesteśmy my, wy dwie, ale jest każdy, kto nas w tej chwili słucha, każda kobieta czy mężczyzna, który będzie nas słuchać i kochani, słuchacie nas z tego samego miejsca. My się wszyscy słyszymy z tego samego miejsca. Jest jedno miejsce w nas, które słyszy. Ono jest identyczne. I ta intymność i ta bliskość, która w tych rozmowach się pojawia, jest dlatego, że my właśnie łączymy się w tym miejscu i mamy intuicyjne jego poczucie i dlatego odczuwamy jakieś wzruszenie często albo jakąś bliskość. Ty słuchaj, no ja mam łzy w oczach. No ja też. To jest piękne. Ale za każdym razem, kiedy o tym mówię, to czuję, że jest to po prostu prawda. Chociaż właśnie myśli i rozum i intelekt mówi, weź się Magda, uspokój. Po prostu nagrywasz rozmowę, weź, zejdź tak, na ziemię. Tak, albo w obłokach. Dokładnie, albo by chciał to podsumować, a to się dzieje w tej chwili tak. Ale zauważmy, że nasze podsumowanie jest później, przed bliskością. W sensie po bliskości. Najpierw jest ta bliskość, ta intymność, to bycie połączonym i ono nie potrzebuje słów. My możemy później coś o tym opowiedzieć i opowiadamy, ale najpiękniejsza jest ta obecność. Dalej będę próbowała, uziemiać to. Łatwiej Jasne. Będzie wielu z nas zrozumieć Jasne. To z poziomu takiego pragmatycznego, taki konkret, szkiełko i oko. Tak, ja też to bo lubię. Bo ty przecież nie jesteś lewitującą postacią, która po prostu jak Sinbad porusza się na latającym dywanie. Masz rodzinę, masz przyjaciół, zwiedzasz świat. Nie jesteś osobą, która żyje jak pustelniczka w szałasie, w pięknym bukowym lesie, tylko po prostu funkcjonujesz też na co dzień w tak zwanej naszej wspólnej rzeczywistości, tak? Dokładnie, identycznie, nie różnię się tutaj zupełnie od nikogo, niczym. Masz dzieci? Mam 2 dzieci, mam teraz już 2 nastoletnich synów, pracuję, podróżuję, funkcjonuję dokładnie tak samo jak każdy. Owszem, był taki moment w moim życiu, kiedy odkrycie to, o którym teraz rozmawiamy, że ja nie jestem swoimi myślami, że nie jestem swoimi emocjami wyłącznie, rzeczywiście było dla mnie szokiem. Naprawdę było szokiem i spowodowało na jakiś czas takie troszeczkę wycofanie się z życia, ale bardzo szybko do niego powróciłam i myślę sobie, że my mamy teraz takie czasy, w których no nie będziemy się chować po aśramach i po górach i jaskiniach i siedzieć sobie z tym swoim odkryciem, tylko budzimy się i rozpoznajemy te fakty, bo to są naprawdę fakty w medytacji, a nie jakieś czynniki, które bierzemy na wiarę. Jak to rozpoznajemy, to my żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w wirującym świecie na zachodzie, na wschodzie w tej chwili również, więc czuję, że trzeba o tym mówić otwarcie w tych warunkach, w których się jest i nie trzeba się z tą wiedzą nigdzie chować. Zwracałam się do ciebie Nitya, to jest twoje imię nadane ci przez jakiegoś nauczyciela? Tak, ja po tym rozpoznaniu dostałam to imię od mojego nauczyciela, którego spotkałam kiedyś w Indiach, Mujiego. No i ono oznacza wieczność, oznacza naszą esencję, oznacza nasz stan naturalny. To jest taki tak naprawdę zabieg, ja się do niego nie przywiązuję i wiesz, jak ktoś woli na mnie mówić Patrycja, to jedni mówią Patrycja, inni mówią Nitya, ja nie mam żadnych preferencji tutaj. Jak czytałam książkę, taką rozmowę z tobą, która zaczynała się zdjęciami 2 osób i 2 nauczycieli i przewróciłam kartkę, spojrzałam w oczy tego człowieka i pomyślałam, o rany, ale oczy mogłabym w nich, jakby mi znajome, mogłabym się w nich utopić, a to po prostu siwy, starszy pan. A ja patrzę i mówię, nie wiem, znam, może rozumiem. Ja pamiętam takie myśli. Przewracam kilka stron dalej i tam jest o tym, że to ty te oczy kiedyś zobaczyłaś i co się wtedy stało?
To było też kolejne takie bardzo spontaniczne i bardzo intensywne doświadczenie w moim życiu. Byłam wtedy jeszcze w szkole muzycznej, chyba koniec liceum. I spontanicznie właśnie też wzięłam tak książkę do rąk, jak ty teraz mówisz. Wzięłaś tą moją, a ja po prostu miałam wtedy książkę u mojej nauczycielki od fortepianu, Ścieżkami jogów Paula Bruntona. I tam też było to zdjęcie. Ja interesowałam się chwilowo jogą tylko dlatego, że bolał mi kręgosłup, a potrzebowałam długo siedzieć przy fortepianie i chciałam sobie jakoś pomóc, żeby mnie tak nie bolał, więc trochę ćwiczyłam jogę wtedy. No i otworzyłam tą książkę i tam było też to zdjęcie, o którym powiedziałaś. Ja nie wiem, po prostu bardzo coś mocnego się ze mną zadziało. To zdjęcie jest niesamowite. Ja po prostu miałam jakiś taki wstrząs w ogóle energetyczny, jak je zobaczyłam. Bo miałam takie poczucie, jakbym spotkała coś bardzo ważnego albo sobie coś przypomniała i potem przeczytałam ją od deski do deski i było tam też troszeczkę słów przekazu tego niedualnego, na który dzisiaj wskazuję. I usiadłam, pamiętam, pod fortepianem, naprawdę porażona szokiem. I to takie wielkie zdziwienie trwało jeszcze z 2 tygodnie, że ja tak mało funkcjonowałam wtedy, właśnie byłam w takim niedualnym stanie, ale trochę upojonym, powiedziałabym, po prostu tym czytaniem i jakby nowością spotkania się z tym. Ale po jakimś czasie znowu to zapomniałam, wróciłam do rutyny studiów jednych, drugich i zapomniałam o tym. Ale to było niesamowite przypomnienie, to była taka łagodność we wzroku, a jednocześnie wnikliwość, mądrość, że już wtedy poczułam, że to jest coś mojego, że ja muszę to kiedyś zbadać. No i rzeczywiście później... Dużo czasu upłynęło od tego siedzenia pod fortepian? Upłynęło. Tak, upłynęło. Musiałam pójść do pracy, podziałać, próbować robić karierę. Urodziłam 2 dzieci, wyszłam za mąż, próbowałam zdobywać świat. Odnosiłam sukcesy, podobało mi się, ale na jakimś takim subtelnym poziomie cały czas, nawet od wczesnego już dzieciństwa, odczuwałam taki lekki niepokój albo takie lekkie niespełnienie, że coś tutaj jest nie do końca tak... Czegoś mi tutaj jeszcze brakuje. Ja nie wiem nawet, co tutaj robię na tej ziemi do końca. Niby wszystko mam, bo miałam dosyć przyjemne i łatwe życie. Niby wszystko mam, ale mam jakiegoś rodzaju niedosyt i poczucie jakiegoś zagubienia, że nie wiem, o co tutaj chodzi. To spotkanie ze zdjęciem Ramany Maharishiego na moment jakby zatrzymało ten proces, a potem, to był 2009 rok, pojechałam do Indii. I pojechałam do ashramu Ramana Maharishiego i tam zetknęłam się właśnie z satsangiem, już też z przekazem niedualnym, kiedy o tym się mówiło. I muszę powiedzieć, że ja byłam w szoku, dlatego że zawsze jak czytałam jakieś książki na temat duchowości albo życiorys Buddy czy Jezusa, to była to dla mnie ogromna inspiracja, ale zawsze to była dla mnie fantazja, muszę powiedzieć. Jak czytałam o tym... I to, co ja powiedziałam wcześniej, tak? Że tak. Się tam bujają w obłokach, a tutaj trzeba żyć, do pracy pójść, dzieci chore. Trzeba po prostu zająć się rzeczywistością. Dokładnie. I że wiesz, no i że to było może dla nich, tak? I że my możemy sobie o nich myśleć i do nich dążyć i o nich marzyć, ale my nigdy tam nie dojdziemy i że to jest tak naprawdę taka, wiesz, idylla. Natomiast jak pojechałam do Indii, zetknęłam się właśnie z tym ashramem. A czemu tam pojechałaś? Poczekaj. A dlaczego tam, akurat do ashramu? Pojechałam do Indii, żeby znowu ćwiczyć jogę, żeby przejść rekonwalescencję po chorobie, na którą chorowałam. Byłam chora na gruźlicę i przez te pół roku leżałam w łóżku, to co powiedziałam wcześniej. I wpadłam na taki pomysł, że ja muszę się troszeczkę podleczyć na różnych poziomach i również na poziomie energetycznym. Stwierdziłam, że pojadę do Indii, to może mi to trochę pomoże właśnie, żeby ciało troszeczkę wzmocnić. No i muszę powiedzieć, że to była droga przez mękę, bo byłam w tak słabym stanie fizycznym, że nie byłam w stanie się podnieść nawet do psa z głową w dół czy do mostka. To pierwsze momenty były naprawdę trudne. Ale tak naprawdę chyba nie pojechałam tam po jogę, tylko pojechałam tam po satsang. Po ciało. Tak, nie pojechałam tam po ciało, tylko po uwolnienie się od niego. I kiedy... Co to kiedy... jest satsang? Satsang to jest spotkanie się z naszym stanem naturalnym, przypomnienie sobie naszego stanu naturalnego. Medytacja. To jest tak naprawdę ekwiwalent medytacji, można powiedzieć. Ale kończąc już tą historię, kiedy pojechałam do ashramu i tak jak mówię, na początku właśnie wyobrażałam sobie ten świat duchowy, że on jednak jest takim cudownym światem, o którym można sobie marzyć, ale nigdy w nim być. Tak.
Prawda? Można sobie o nim marzyć, ale no tak, tak myślę, że bardzo, ja też tak teraz o tym myślę. No tak, no oni sobie, oni potrafią, a ja nie, to ja to posłucham, jak tak. oni to robią. Jak oni to robią, to ciekawe, może kiedyś tam pójdę. Może. Tak, no i słuchaj, w tym ashramie ktoś mi powiedział, że satsangi w ogóle robią dzisiaj jacyś ludzie. Że jest jakiś Muji, jest jakiś, jakaś Shiva Shakti, jakiś Cezar i to są nauczyciele, którzy mają spotkania i tam przychodzą do nich inni, zadają pytania i w zasadzie mówią o tym samym, co nauczał Budda, co nauczał Jezus i że też są w tym stanie. No to ja muszę powiedzieć, że ja byłam w szoku. Ja byłam w kompletnym szoku. Ja poczułam, jak to? Jak to? Jak to? To nikt mi nie powiedział, że tacy ludzie żyją? Że to jest w ogóle możliwe? I coś niesamowitego we mnie się wtedy obudziło. Już obudziła się we mnie taka determinacja. Już ja nie chciałam tego oglądać z telewizora, nie chciałam tego oglądać, czytać o tym z książki, tylko miałam po prostu kompletną jasność. Okej, tylko to. Idziesz po to, Patrycja. Idziesz po to, sprawdzasz to. Bo wiedziałam w środku, że czułam w środku, że to jest jedyna rzecz, której pragnę. I to jest jedyna rzecz, która może mnie jakoś uwolnić. I poszłam na takie spotkanie, najpierw z taką kobietą Shiva Shakti, która właśnie dwa tygodnie temu zmarła. To jest kobieta, która przebywa w milczeniu już od prawie 30 lat. No i ma niesamowicie silną obecność. Weszłam na to spotkanie właśnie taka pełna pytań, co z tym życiem? Gdzie ja mam pojechać? Czym się w życiu zajmować jeszcze? Co z tymi moimi dziećmi? Taki klasyk, prawda? Że mamy w głowie tak mnóstwo pytań i takie poczucie jakiejś jednak niepewności, pomimo tego, że żyjemy tak. to życie. I weszłam na to spotkanie. Jedno dziecko na jednym kolanie, drugie dziecko na drugim kolanie wtedy. Spotkania były w ciszy. A ona... dzieci tam zabrałaś. Tak, zabrałam tam dzieci. Ta pani wchodzi po cichutku tylko na 15 minut i nic nie mówi. No i tak się stało. Ona weszła do tego pokoju, tam było może ze 100 osób. Usiadła na krześle i tylko te 15 minut posiedziała. A ze mną się zadziało coś bardzo mocnego. To było takie właśnie przypomnienie, jak wtedy ze zdjęciem Ramany, o którym powiedziałaś. Przyszedł do mnie taki spokój, jak wcześniej. Przyszło do mnie takie ukojenie i te wszystkie moje pytania, które miałam, wszystkie zmagania, wszystkie w ogóle jakieś wątpliwości, zastanawianie się, gdzie mam jechać, co zrobić, po prostu wszystko odeszło, jak ręką odjął. I wyszłam. Dlaczego? Z tego. Tylko dlatego, że ona tam była? Że tam siedziała? Tak. Tak. Taką siłę ma potęga milczenia z obecności. Ma taką siłę. I dzisiaj sama dzielę się satsangiem i ta sama przestrzeń wyzwala się na naszych odosobnieniach, na naszych spotkaniach, że bywa, że właśnie siadamy w 100 czy 100 ileś osób i po prostu siedzimy, bo jest nam tak dobrze, że nawet nie ma potrzeby słuchania naszych pytań i myśli. Oczywiście też ludzie zadają pytania, ja próbuję wskazywać na odpowiedzi, próbuję pokazać tą wspólną nam przestrzeń do odpowiedzi, ale bywa tak, że wystarcza po prostu cisza i żadne pytanie się już nie pojawia. No i to jest poczekaj, mocne. A co wtedy działo się co wtedy się działo z twoimi synami? No bo rozumiem, że ty, cudzysłów, odleciałaś, czyli poszłaś do tego źródła, które jest tak ważne, a oni? Wiesz co, no najpiękniejsze jest to, że się nic specjalnego z nimi nie działo, ani ze mną. W sensie takim, że życie sobie radzi w takich momentach. Ani ja nie upadłam, ani nie zemdlałam, ani moje dzieci nagle nie zaczęły płakać albo zastanawiać się, albo psocić jakoś specjalnie. Wszystko było tak samo. Ale na jakimś takim głębokim poziomie nastąpiło rozpoznanie siebie. Rozpoznanie tego naszego stanu naturalnego. I później tak samo, ja przebywam w tym stanie już od dłuższego czasu, a funkcjonuję też jako człowiek, jako kobieta, jako matka, identycznie, jako córka. Więc to nie przeczy życiu w ogóle. I wcale go nie wyłącza. Co więcej, muszę powiedzieć, że od tego czasu moje życie jest dużo bardziej dynamiczne, intensywna niż kiedykolwiek. Mam dużo więcej energii do działania, do robienia różnych rzeczy niż kiedykolwiek. Jakie są straty? Lubię to ostatnio to pytanie. Jakie są straty wynikające z takiej zmiany? Kogoś straciłaś? Straciłaś jakieś relacje, miłości? Wiesz co, no, przemiana jest dosyć zasadnicza, muszę powiedzieć. Przemiana jest taka fundamentalna, ale to jest przemiana wewnętrzna. Nie każdy ją dostrzeże.
Byli ludzie, moi bliscy przyjaciele, którzy ją dostrzegli. Byli tacy, którzy dostrzegli ją dopiero po paru latach. Czy nawet moi rodzice dostrzegli to chwilę później. A również tacy, którzy zobaczyli to od razu. Straty są takie, że no zaczynamy się kierować już później prawdą. Jest mniejszy lęk przed prawdą, przed tym, co tak naprawdę czujesz, więc przestałam się bać mówić tego, co czuję na przykład. No i to jest, o ile... No może to być dosyć trudne dla otoczenia też. Ja nie potrafiłam ani siebie oszukać, ani oszukiwać innych. W związku z czym no, było trochę tak, że kilka osób odeszło z mojego życia, ale nawet nie dlatego, że były jakieś niejasności, tylko po prostu moja energia się wycofała. Być może ich energia też się wycofała. Także część ludzi odeszła, ale pojawiła się bardzo duża ilość nowych ludzi. Ogromna ilość nowych ludzi, którzy rezonowali z tym, o czym ja dzisiaj mówię i rezonują. I takich ludzi teraz jest bardzo dużo. No a straty, skoro o nich mówimy, no to jest strata mnie samej. To jest strata, która dla jednych może się wydawać okropna, straszna, tragiczna, a dla mnie była wielką ulgą, bo ja miałam ogromne wyobrażenie na sobie, zresztą tak jak o sobie, tak jak każdy człowiek, wydawało mi się coś na mój temat. A potem zrozumiałam, że ja się sama sobie wydawałam jakaś. Potem zrozumiałam, że to jest tylko ekspresja umysłu, nic więcej, że to nie jestem ja. I z jednej strony to była ulga, bo fajnie jest nie wierzyć w swoje myśli, prawda? No bo one czasem są uporczywe. Ale z drugiej strony to też była strata. No bo co ja mogę sobie teraz zrobić? Ani nie mogę sobie poutyskiwać na los, bo nie mam do kogo, bo już w to nie wierzę. Ani nie mogę się też nad sobą użalać, bo w to też już nie wierzę. Więc no, w tym sensie może to była jakaś strata. Czyli mówisz o takiej stracie wyobrażenia o sobie samej, o tym, tak, jaka jesteś albo jaka masz być. Tak. A może stratą jest też to, a pewnie za tym idzie uwolnienie, że ponieważ już wiesz, że tamtej ciebie w jakimś sensie nie ma, to jest łatwiej, bo tak sobie to wyobrażam, bo znowu, ja jestem na początku. Stoję po prostu przed tym napisem wejście i myślę sobie, dobra, ja tu jeszcze postoję chwilę, bo jeszcze nie ma jeszcze ani wiary, ani gotowości, ani tam niczego, żeby wejść. Ale zobacz, wiem, że ty jedną masz rzecz na to odpowiedź, ale... Ale no, zobacz jedną rzecz, ty już tam jesteś, wcale nie musisz nawet wchodzić. Nie, właśnie ta twoja ścieżka mówi o tym, że ja już tam jestem, ale ja myślę, że mnie tam jeszcze nie ma. Nie? Ale i powiedziałaś to dokładnie tak, jak jest. Ja już tam jestem, tylko myślę, że mnie tam nie ma. Więc na drodze stoi tylko myśl, że mnie tam nie ma. Jeśli przestaniemy wierzyć w tę myśl, że mnie tam nie ma, nie będziemy jej traktować poważnie. Ona się będzie pojawiać, ale nie będziemy traktować jej poważnie, bo będziemy wiedzieli, że jest druga. Że ona przychodzi ze źródła, ale nie jest źródłem. No to już wiemy, jaka jest droga uwolnienia się od niej. Po prostu nie traktować jej poważnie. Dobra, uziemię to teraz po swojemu. Okay. Czyli zobaczyłabym to tak, że ten strach przed zmianą, nazwijmy to sobie szeroko zmianą, jasne, bierze się właśnie z poczucia tego, że my przewidujemy, że stracimy. Czyli nie potrafimy się pożegnać z jakąś relacją, ponieważ dopóki ona przynosi nam korzyści albo utrzymuje nas w tym stanie poczucia jakiegoś porządku, kontroli, bo to tak, też jest z tym związane, to po prostu z tego nie zrezygnujemy, bo boimy się tego, co wydarzy się dalej. Boimy się zmiany partnera, boimy się zmiany pracy, boimy się zmiany miejsca zamieszkania. To są wszystko takie, wymieniłam te takie kluczowe, główne zmiany, które wiążą się w naszym umyśle ze stratą. Ale gdzieś przeczytałam takie zdanie i ono cały czas ze mną jest, że każda zmiana okupiona jest w wyobrażeniu, tego nie było w tym cytacie, ja to dodałam, ze stratą. No bo przecież, żeby się coś zmieniło, czegoś nie będzie. Po to się zmieniamy, po to idziemy za zmianą, żeby się pozbyć tego czegoś, czego już nie chcemy. Ale powiedziałaś bardzo fajnie o tym lęku, że tak naprawdę jakby pod spodem tego wszystkiego jest lęk. Lęk przed zmianą. My się cały czas boimy tej zmiany. Natomiast jeśli my zaspokoimy ten lęk, czyli pogłaskamy go troszeczkę, będziemy go jakoś tak próbowali udobruchać różnymi rzeczami zewnętrznymi,
to wcale nam nie gwarantuje tego, że będziemy się czuli dobrze. Ten lęk podskórnie w moim życiu i teraz w życiu wielu ludzi, których spotykam, którzy dzielą się też swoim doświadczeniem, na tym takim subtelnym poziomie pozostaje cały czas. Nawet jak nam się udaje pewne procesy okiełznać, to ten lęk zostaje. Dlaczego? Bo my tak naprawdę pod spodem, gruntownie, najbardziej boimy się śmierci. Boimy się starości, boimy się śmierci, boimy się odchodzenia. No bo przeczuwamy gdzieś w sobie w środku, że no tak się dzieje na tej ziemi. No, zmieniają się pory roku, umierają kwiaty, drzewa, człowiek umiera i my to przeczuwamy i się bardzo tego boimy. I to nas tak naprawdę hamuje i też napędza do niektórych rzeczy. Natomiast kiedy uświadomimy sobie naprawdę, a nie tak tylko, że przeczytamy o tym w książce, ale kiedy naprawdę rozpoznamy to, że jakaś nasza część w ogóle nie umiera. Naprawdę, w ogóle nie umiera, ani się nie rodzi. Że mamy kontakt z takim kawałkiem siebie, każdy człowiek ma ten kontakt, każdy. Niezależnie, czy jest wykształcony, niewykształcony, czy ma duże problemy psychiczne, czy małe, to każdy człowiek ma taką część w sobie, która się nie rodzi i nie umiera, nie podlega zmianom. I kiedy my nawiążemy kontakt z tą częścią nas, no to efekt tego musi być taki, że lęk po prostu nas zaczyna opuszczać. I zaczyna nas opuszczać nie troszeczkę, ale zaczyna nas opuszczać fundamentalnie. I dlatego przebudzenie się, prawdziwe przebudzenie przynosi wolność. Nie dlatego, że ja coś zdobyłam, a jestem super teraz właśnie, lepiej mi się żyje. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten lęk fundamentalny po prostu zaczyna się wyłączać. I stąd ta wolność. Chciałam zapytać o tę prawdę, która się teraz tak manifestuje, o to, jak ja to mówię, jak w ostatnich latach, dla mnie latach, dla niektórych miesiącach, dla innych tygodniach spadają maski, a niektórym gacie. I jak bardzo widać, że tylko prawda ma sens i tylko ona jest jedyna, że całe to spektrum takich, jak ja to mówię, foremek, pomysłów, idei, filozofii, to wszystko po prostu powoli szlak trafia. Mhm. A wydaje mi się, ciekawa jestem Twojego doświadczenia, że przodują w tym kobiety. Dzisiaj widziałam taki nagłówek chyba w Polityce, że coraz bardziej świadome kobiety, chcące spotykać się same ze sobą i rozwijające się, odważne. Uciekają. Mhm. Odważne, uciekają zastygłym mężczyznom, takim unieruchomionym, taki był chyba sens. Nie czytałam jeszcze tego tekstu, ale bardzo mnie to uderzyło, pomyślałam sobie, no, a zdziwieni. Ciekawe, no jest, tygodniki opinii zaczynają o tym pisać. Jest coś w tym i fajnie, że o tym mówisz, dlatego że nawet ja mogę powiedzieć na tych warsztatach, na które do mnie ludzie przyjeżdżają, zazwyczaj kiedyś mówiło się o tym, że to mężczyźni głównie zajmowali się takimi tematami. Dzisiaj jednak przeważająco przyjeżdżają kobiety, chociaż mężczyzn też jest powiedzmy, że ze 40%, 30%. Ale jest bardzo dużo odważnych, niesamowicie silnych kobiet, które bez względu na wszystko po prostu idą po wolność, idą po prawdę. I to jest przepiękne naprawdę to oglądać. I pokazują coś, co ty też przed chwilą dotknęłaś. Już nie ma czasu na wiedzę. Już nie ma czasu na opowiadanie o tym, jak jest. Opowiadanie o tym, jak być powinno, albo jak ta filozofia buddyjska oświecona, czy jakakolwiek wpłynie na coś. Kobiety są już tutaj wprost. Mówią, nie, to w takim razie ty żyj tym. Nie mów mi o tym już więcej. Nawet ja sobie nie chcę mówić na ten temat. Nit, ja też już nie chcę na ten temat mówić. Nie mów, tylko żyj. Żyj tą prawdę. Żyj tą prawdę w każdym momencie, ale nie opowiadaj o niej. Opowiadanie o tej prawdzie już jest dualne. Opowiadanie nam, co my w ogóle mamy robić, jest dualne, jest za późno. Już jest spóźnioną refleksją jakiegoś jednego umysłu. Ale oczywiście to jest poza w ogóle męsko-damskim tematem tak naprawdę, bo ta nasza esencja nie jest płciowa. Ten nasz stan naturalny nie ma płci. On nie jest ani kobiecy, ani żeński, ani męski. Ale rzeczywiście dzisiaj kobiety bardzo mocno pokazują mężczyznom w tej chwili, że chwileczkę, zagadałeś się, kochany, przestań gadać. Wiesz, nawet jak ja zaczęłam dzielić się satsangiem, dzielić się tymi niedualnymi wskazówkami, to miałam takie szydercze komentarze bardzo często, właśnie, co to za dziewczyna jest w ogóle z Polski.
A w ogóle kobieta, co ona tam wie? Jakim prawem w ogóle ona nam będzie mówić? No i dzisiaj to się zaciera. I dzisiaj to się zaciera, ponieważ przyjeżdżają ludzie w każdym wieku, z każdym wykształceniem. Przyjeżdżają zarówno kobieci, mężczyźni. Ostatnio na satsangu miałam wnuczkę, rodziców i babcię. Wszystkie pokolenia. Wszystkie pokolenia. Wszystkie pokolenia. I największą fanką była babcia, która wszystkim pokazała. Pokazała nietualność. Ja po prostu wtedy pomyślałam sobie, wow, to jest piękne. Jesteśmy ale razem. Ale może widzisz, ale może to jest o tym, że właśnie takie osoby już wiedzą, że nie ma czasu. Powiedziałaś to przed chwilą. Skończyło się. Szkoda nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma czasu na gadanie. Ile można? Gadanie jest takim opóźnianiem życia. Najpierw sobie pogadam i może kiedyś zacznę żyć. Nie, wyłącz gadanie, zacznij żyć teraz. Na koniec, na swojej stronie napisałaś takie zdanie. Koniecznie musimy się dowiedzieć, gdzie to jest, bo to jest zdanie, które brzmi tak. Jest takie miejsce, gdzie nikt nic od ciebie nie chce i ty nic od nikogo nie chcesz. Jest takie miejsce, w którym schronisz się, gdy brak słońca, chowasz się, gdy wieje wiatr. Jest takie miejsce, gdzie kochasz, nie pragnąc być kochanym. To mocne. Rozumiesz bez potrzeby bycia rozumianym, a dając otrzymujesz. No to teraz mi powiedz, gdzie to jest. Tutaj. Teraz, kiedy przestaniemy słuchać naszej głowy, kiedy przestaniemy słuchać tego, co nam się samo myśli, kiedy zatrzymamy się na moment i będziemy mieć dystans do tego, co pojawia się w naszej przestrzeni, naszej głowy, to zobaczymy, że już jesteśmy w tym miejscu. To jest tak, żeby przenieść tylko ten ciężar uwagi z tego, co widzimy, czyli z myśli bardzo często i ze stanów emocjonalnych, na to, skąd to myślenie i stany emocjonalne w ogóle mają miejsce. Skąd ma miejsce dosłownie każda chwila naszego życia. Niedowiarkom na koniec wrzucę jeszcze, bo oni lubią tak z poziomu rozumu. A wiecie, że Iga Świątek w przerwie między kolejnymi setami próbuje odpoczywać i mówi, że medytuje? No, pięknie. Potrzebuje wzmocnić się psychicznie i fizycznie? Robi to. Tadam! Czyli jednak nie jest to takie odległe, jakby się nam mogło wydać. Oczywiście, no... Większość z nas nigdy w życiu nie będzie Igą Świątek, to nie o to chodzi, ale chodzi o pokazanie, że to nie jest taka abstrakcja, o której by się chciało pomyśleć po wysłuchaniu naszej rozmowy. Tak, i cudowne jest to, że taka Iga Świątek jest i my możemy popatrzeć na niej, na jej grę, inspirować się nią, bo ona nam przypomina o nas. Ona nam przypomina o tym, że my też mamy taki potencjał w sobie. Oczywiście nie każdy musi być tenisistą i nie każdy musi robić to samo, ale nam przypomina, inspiruje. I jeszcze teraz słyszymy o tym, że medytuje i może to działa. To może my też zastosujemy to troszeczkę. To zostawiamy Was z tym. Patrycja, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję, Magda. Dziękuję bardzo.